23 grudnia 1941. Ubrałem się trochę porządniej, wsiadłem na rower i pojechałem do miasta zamówić kwiaty dla państwa P. Postanowiliśmy posłać im coś z najlepszej kwiaciarni w Paryżu. Pojechałem na Rue Royale de la Chaume, jeden z tych wielu wykwintnych sklepów Paryża, gdzie jeszcze ciągle panuje atmosfera Paris 1900. Jeżeli secesja jest z zasady stylem ciężkostrawnym, to jednak Francuzi potrafili ją poddać miejscami jakby lżej. I ma ona tutaj nawet swój specjalny smaczek. Nie jest martwa. Ciągle żyje i oddycha. Wejście do La Chaume niepozorne. Wewnątrz marmury, stiuki, złocenia, girlandy z wszystkimi subtelnościami tego najbardziej nienaturalnego naturalizmu, tego stylu burdelowego. Obsługa jak we wszystkich sklepach tej kategorii. Starsze panie ubrane na czarno i skromnie, z odcieniem prowincjonalnych bigotek. I jakieś stare panny z podupadłych lepszych domów, wykrojone żywcem z Balzaka. Kwiaty ustawione są tutaj w nieładzie, pomieszane, żadnej pogoni za efektem. Efektowne mogą być sklepy dla Dorobkiewiczów, dla Hołotki. Natomiast dla tej stałej klienteli, dla prawdziwej noblesse paryskiej z Rue du Bac, z Rue du Grenelle, z Île Saint-Louis, z Paris 16, po części, tam już sporo noworiszów. Nie wolno być efektownym. Wszedłem z wykwintną skromnością młodzieńca z dobrego domu. Podeszła do mnie któraś z tych ubogich kuzynek i głosem w tonacji zdrowaś Mario zapytała: Vous désirez, monsieur? Je voudrais un azalé. Prowadzi mnie w głąb i pokazuje krzak azali. Ile? 1200 franków. Nawet nie mrugnąłem. Choć wewnętrznie ugiąłem się, jakby mi ktoś zarzucił ciężki worek na plecy. Ach nie, wusawe wolałbym coś skromniejszego. Mówię wolno. Me voilà, monsieur. 600 francs. Trochę lżej. Nic nie mówię i rozglądam się. Szacunek ubogiej kuzynki wzrósł. Moje skąpstwo, ostrożność w wydatku zajeżdża niemal arystokracją najlepszej krwi. Tu można śmiało pokazać, że się jest dusi groszem. Takiego szanują, bo na pewno bogaty. Znajduję jakieś mniejsze drzewko, skromniejsze, ale ładne. 180 franków. Biorę i proszę o posłanie tego jutro przed południem. Rue Saint-Lazare. Adres wydał się jej trochę dziwny. Udaje, że się przesłyszała. Rue Saint-Honoré? Pyta niewinnie. No, Saint-Lazare. Mignęło w jej oczach wyraźne. Któż to widział mieszkać w takiej dzielnicy? Pani P., podając swój adres w sklepach tego rodzaju, dodaje zawsze: Provisoirement, vous comprenez les événements? Ja nie dodałem. Odprowadza mnie do wyjścia i otwierając drzwi tonem teraz i w godzinę śmierci, mówi: A votre service, monsieur.
Po południu na Merostwie 17 arrondissement w Wydziale Bezrobocia. Trzeba było wydostać zaświadczenie dla jednego z baranków, od kiedy do kiedy brał bezrobocie. Zostawiłem rower w garażu. Teraz przed wszystkimi urzędami, merostwami, wielkimi kawiarniami są strzeżone postoje rowerowe. Płaci się franka, wstawia rower pod specjalnie zbudowany w tym celu daszek, dostaje się od dziadka numerek i można sobie spokojnie iść.